Monika Suder, zapraszam do rozmowy Echo 24. A moim gościem jest pan Marcin Janiszewski z Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. A dzisiaj będziemy rozmawiać o bieganiu. Z przyjemnością. O bieganiu na długich dystansach, czyli maraton i półmaraton. Zbliża się nocny półmaraton wrocławski, chyba jeden z najbardziej znanych półmaratonów w Polsce. Proszę powiedzieć, jak przygotowania, kiedy się pakiety startowe rozeszły, bo rozeszły się jak świeże bułeczki. O tak, bardzo, bardzo lubię to porównanie, że rozeszły się pakiety jak świeże bułeczki, bo bułeczka się kojarzy z czymś przyjemnym, pachnącym, świeżym i tak dalej, i tak dalej. Ma same miłe konotacje, stąd też miło mi takie porównanie słyszeć. Tak, rozeszły się bardzo w bardzo dobrym tempie, dlatego że w miesiąc i trzy dni dokładnie, rok temu zajęło nam to niecałe, tuż ponad trzy miesiące, jeżeli się nie mylę, i rok temu było to 9 tysięcy pakietów najpierw i później dodatkowy 1000, który rozszedł się w zawrotnym tempie tak naprawdę godziny. I to na prośbę, że tak powiem, biegaczy, półmaratończyków udało nam się wygospodarować, w co nie ukrywam, włożyliśmy sporo pracy, żeby to wszystko z logistycznego punktu widzenia dopracować, ale udało nam się powiększyć tamten zeszłoroczny limit. W tym roku wystartowaliśmy z limitem większym, tutaj między innymi też dlatego, że finisz będzie w wyjątkowym miejscu, ale może o tym zaraz. A jaki jest limit? 11 tysięcy. 11 tysięcy osób pobiegnie we Wrocławiu już 17 czerwca 2017 roku i te właśnie 11 tysięcy pakietów sprzedało się we wspomnianym miesiącu 3 dni, co bardzo nas cieszy, bo robimy tę imprezę przede wszystkim. Oprócz tego, że jest to promocja miasta, zdrowego trybu życia i tak dalej, jest to impreza dla biegaczy. Piąty jubileuszowy, mały jubileusz. Te wszystkie rocznice jakoś się tam nazywają, prawda? Nie wiem, jak się nazywa piąta rocznica, ale dla nas będzie to na pewno rocznica ważna, bo tak jak mówię, ten finisz będzie wyjątkowy i sam półmaraton za każdym razem jest bardzo wyjątkowy. Sam półmaraton jest wrocławski, dlatego że ma ten niesamowity klimat, o którym wszyscy wspominają uczestnicy. Wracają tutaj, co też nieczęsto się zdarza. Także tego 17 czerwca zapraszamy wszystkie 11 tysięcy biegaczy, a z drugiej strony zapraszamy też wszystkich wrocławian, dlatego że bardzo zależy nam na tym, żeby ta impreza była imprezą, tak jak wspomniałem, dla biegaczy, ale te cele poboczne, czyli chociażby promocja miasta i pokazanie tej atmosfery, to jest coś niesamowitego, dlatego że Wrocław sam w sobie jest wyjątkowym miastem spotkań i ten właśnie bieg też świetnie się w to wpisuje, dlatego zapraszam od razu teraz wszystkich mieszkańców, a także biegaczy z rodzinami. Przychodźcie, przyjeżdżajcie, będzie dużo atrakcji, pomóżmy półmaratończykom, przepraszam, pokonać tę trasę z dużym uśmiechem, żeby faktycznie ten półmaraton jak ciepłe bułeczki smakował. Ponad 21 kilometrów nocą po mieście. Wśród biegaczy ten półmaraton jest znany właśnie z tego, że noc bardzo dobrze, gdyż jest to czerwiec, jest gorąco, w upale biega się źle, a nocą chłodniej. Ale mieszkańcy też narzekają na to, że są ulice zablokowane. Co państwo robią, żeby pogodzić te dwie strony? Czyli biegacze, dla których to jest atrakcja, tym bardziej, że liczy się do korony, i mieszkańcy, którzy mówią, że o, jest korek. Tak, 21 097,5 metra, tak i tyle dokładnie liczy trasa półmaratońska i faktycznie będzie ona przez biegaczy pokonana ulicami Wrocławia. Przede wszystkim sam pomysł nocnego półmaratonu to już jest z jednej strony, tak jak doskonale pani wspomniała, dodatkowa atrakcja dla biegaczy i dodatkowe, powiedzmy, ułatwienie, dlatego że jest to czerwiec, czyli okres zwykle w naszym klimacie w Polsce gorący, a dzięki temu te nocne temperatury są troszeczkę, ta nocna temperatura jest troszeczkę niższa, to jeden plus, a z drugiej strony pamiętajmy, że nocą to natężenie ruchu we Wrocławiu jest dużo niższe, dlatego też jeżeli nawet, o czym przyznaję się, blokujemy ten Wrocław, to zrobimy to w czasie, kiedy on jest dużo mniej, nie powiem, że potrzebny, ale dużo mniej ingerujemy w tą tkankę miejską, w ten ruch uliczny, właśnie kiedy odbywa się ten nasz bieg w porach nocnych, wieczornych. Stąd też to jest po pierwsze to, co proponujemy. Po drugie, staramy się też w ramach współpracy z MPK jak najszybciej, w cudzysłowie, wywieźć biegaczy gdzieś w stronę centrum. Rok temu były to podstawione tramwaje. W tym roku też będziemy robić wszystko, żeby po prostu ułatwić ten transport samym biegaczom, tak żeby jak najszybciej móc i odblokować drogi i nagromadzenie uczestników, powiedzmy, wyprowadzić z tego rejonu Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu. Wspomniał pan o tym, że to jest atrakcja nie tylko dla biegaczy, ale także dla tych osób, które kibicują, dla mieszkańców. I zawsze też takim imprezom biegowym towarzyszą różnego typu inne imprezy, na przykład zespoły muzyczne, jakieś grupy kibiców itd. Co przygotowaliście w tym roku?
Ja może wyjdę od tego, że staramy się, żeby Wrocław jako miasto spotkań był też kulturalnym miastem i jest kulturalnym na pewno i żeby ta impreza też się w to wpisywała. Rok temu z racji Europejskiej Stolicy Kultury, której honory pełniła stolica Dolnego Śląska, były to zespoły niewielkie, kilkuosobowe, które grały muzykę klasyczną na żywo. W tym roku postawiliśmy na muzykę filmową. To jest też dla nas... Z jednej strony wyzwanie, z drugiej strony taki wspaniały smaczek, który też na pewno sprawi, że to będzie wyjątkowy bieg. Będzie to muzyka filmowa w ten sposób, że już od samego startu będzie tym wszystkim 11 tysiącom biegaczy towarzyszyła. Rok temu startowali biegacze przy muzyce, którą sami sobie wybierali. Do każdej strefy czasowej mieli, nie powiem, że plebiscyt, mieli okazję na Facebooku wybrać sobie, który z utworów znanych będzie dla nich, dla tej strefy przyporządkowany i w rytm tego utworu będą startować. W tym roku będzie to muzyka filmowa. Do każdej ze stref została przypisana inna kategoria filmów, czy to horrory, czy to filmy sensacyjne i tak dalej, i tak dalej. I dlatego też każda strefa już od początku będzie miała tę muzykę filmową. Później na trasie będzie jeszcze kilka punktów, w których będzie po prostu ustawione nasze nagłośnienie, w którym będzie rozbrzmiewała, z którego, przepraszam, będzie rozbrzmiewała muzyka właśnie filmowa, te hity znane z wielkich i mniejszych produkcji, ale na pewno te hity najbardziej znane. Chcemy też jedno dodatkowe miejsce ze znanej bardzo serii filmów przygotować, ale to będzie taka miła niespodzianka, którą na pewno zdradzimy przed samym startem, ale jeszcze się James Bond? Niekoniecznie, ale blisko. Strefy czasowe, czyli... 6 stref czasowych, dlatego że jak wiadomo biegacze nie możemy, że tak powiem w cudzysłowie, też wypuścić wszystkich 11 tysięcy ludzi naraz. Dlatego przy zapisywaniu się każdy z biegaczy wybierał swój przewidywany czas. Tak? I ci biegacze, którzy są najszybsi, startują wcześniej i tak dalej, i tak dalej. Także każdy zakłada swój czas, który chciałby osiągnąć na mecie. Oczywiście w trasie to się może zmienić, ale są też pacemakerzy, czyli osoby tak zwane zające, które nadają tempo, są oznaczeni. Z balonikiem, tak? Z balonikiem, dokładnie tak. Oni są oznaczeni, także możemy się ich trzymać. Ale tak jak mówimy, strefy czasowe, czyli każdy z zawodników wybiera sobie, jak bardzo chciałby się zmęczyć, albo na ile pozwalają możliwości jego organizmu, jak bardzo chciałby postawić sobie wysoko tę poprzeczkę i później... Albo wie po prostu, na ile biega i tak sobie założył. Tak? Oczywiście, chociaż zachęcamy do bicia rekordów we Wrocławiu, może nie jakimś szaleńczym tempem, bo zdrowie jest, wiadomo, zawsze najważniejsze, ale zachęcamy, dlatego że trasa we Wrocławiu to też jest kolejna cecha specyficzna naszego biegu, jest zawsze dosyć płaska. Wrocław ma to do siebie, że jesteśmy w stanie tutaj wyznaczyć trasę bez większych przewyższeń. To przy Czyli maratonie. Podbiegów nie ma zbyt wielu. Nie ma Bogu dzięki za dużo tego, dlatego że udało nam się to już przy maratonie, o czym zahaczę, pozwolę sobie zahaczyć o nasz koronny królewski dystans we Wrocławiu. Rok temu tę trasę jakby odwróciliśmy, to znaczy biegniemy najpierw w przypadku maratonu przez południe miasta, co z jednej strony pozwala najpierw odblokować tę newralgiczną część od połączenia autostradowego za czwórką i po drugie udało nam się wyeliminować też w projektowaniu tej trasy na przykład obwodnice, dlatego też unikamy tych podbiegów. Podobnie z półmaratonem, chociaż tu jest dużo łatwiej, bo ta trasa jednak oczywiście jest to cała pętla jedna przez Wrocław, ale jest krótsza i łatwiej nam to zrobić w ten sposób, żeby właśnie tych przewyższeń za dużo nie było, dzięki czemu biegacze będą mogli się rozpędzić, mam nadzieję, i ukończyć z uśmiechem na ustach ten bieg i w rytmie muzyki i jako, że będzie to bieg w nocy, zostaną gwiazdami tego maratonu. Półmaratonu, przepraszam. Zawsze organizatorzy półmaratonów dają jakieś gadżety, jakieś gratisy i biegacze w tym pakiecie mają różne niespodzianki, przydatne na trasie zazwyczaj. Czy Państwo szykują jakąś niespodziankę też w pakiecie? Zobaczymy. Teraz też jeszcze nie będę za dużo zdradzał. Warto wspomnieć, że rok temu na przykład właśnie na maratonie to były chłodzące ręczniki, które też czekały. Był lód na mecie, także tutaj też ewentualnie, jeżeli będzie potrzeba, to się będziemy dostosowywać z gadżetami, ale jak na razie nie będziemy za dużo zdradzać. Na pewno będzie pakiet startowy dla każdego zawodnika, bo jest to, że tak powiem, w cenie razem z numerem startowym, także serdecznie zapraszamy. Tak? Ale też widziałam, że była taka informacja o tym, że jeśli ktoś zrezygnuje, to może poinformować, tak? Jest jeszcze na to czas. Można ewentualnie te osoby, które nie zdążyły się załapać do tej jedenastki, tych 11 tysięcy, to mogą skorzystać z drugiej szansy. Na czym to polega? Druga szansa, no można to tak nazwać, może raczej recykling pakietu. Polega to na tym, że do praktycznie ostatniego, do końcówki maja będzie można przepisać pakiet startowy. To znaczy, jeżeli ktoś już jest posiadaczem takiego pakietu, ma nadany numer startowy, znajduje się w tych 11 tysiącach biegaczy, którzy mają wykupione prawo do startu we Wrocławiu w naszym piątym PKO Nocnym Wrocław Półmaratonie,
może ten pakiet przepisać. Jeżeli ktoś już wie, że nie pobiegnie ze względów zdrowotnych, bo jedzie w ważną delegację, bo jednak nie chce biegać, to nie jest istotne. Ma powód, który już zna i wie, że nie pobiegnie. Znajduje drugą osobę chętną, czy to jest ktoś bliski, przyjaciel, znajomy, kolega, mama, tata, nie istotne. Lub z grupy biegaczy, która się nie załapała. Tak? Na przykład, oczywiście, można się z taką osobą kontaktować i pakiet po prostu oddać. To polega na tym, bardzo prosta czynność, pod adresem biuro@wroclawmaraton.pl wysyłamy wiadomość e-mail, w której opisujemy przede wszystkim dane osoby, która oddaje pakiet, imię, nazwisko, adres, nadany numer startowy, dane kontaktowe i tak dalej oraz osobę, na którą ten pakiet chcemy przepisać. Tak jak mówię, do prawie końca maja jest to termin graniczny. Zachęcamy, jeżeli ktoś już wie, że nie pobiegnie, to nie chcemy, żeby się zmarnował. Rok temu mieliśmy na półmaratonie bardzo niski odsetek osób, które odebrały pakiet startowy, a nie wystartowały. Zwykle jest to około 10% biegaczy. Rok temu zeszliśmy do, jeżeli się nie mylę, 5%, co jest też dla nas dobrym wynikiem i też znaczy, że popyt w tym, no nie powiem na rynku wtórnym, ale na ten recycling pakietów cały czas jest. Także też zachęcamy jeszcze raz, jeżeli wiecie, że nie pobiegniecie, pozwólcie komuś pobiec. Tylko zaznaczam, to jest też jedna ważna informacja organizacyjna, niestety nie da się już zmienić numeru koszulki. To znaczy, jeżeli ktoś jest duży i zamówił koszulkę XL i na swoją, nie wiem, córkę przepisuje, która jest dużo mniejsza, to niestety ta koszulka już zostanie XL, dlatego że ze względów technicznych oczywiście produkcja 11 tysięcy koszulek zajmuje trochę czasu, a później ich transport, także już możliwości zmiany numeru, przepraszam, rozmiaru koszulki nie ma, ale i tak jest możliwość wystartowania w 5 PKO Nocnym Wrocław Półmaratonie poprzez właśnie przepisanie pakietu, także jeszcze szansa, jeżeli ktoś z bliski, znajomy nie pobiegnie, jeszcze szansa jest. Często bywa tak, że na grupach na Facebooku albo na jakichś grupach biegowych ktoś, kto nie może pobiec, informuje o tym i biegacze się wymieniają, bo półmaraton nocny wrocławski jest półmaratonem atrakcyjnym. No i liczy się do korony półmaratonów. Tak. Prawda? Co to jest ta korona półmaratonów i dlaczego liczy się akurat ten, a nie inny? Bo tych półmaratonów, tych biegów jest wiele, a nie wszystkie liczą się do korony. Korona Półmaratonów Polski to jest taka, powiedzmy, inicjatywa Polskiego Stowarzyszenia Biegowego, która polega na tym, że mamy listę półmaratonów i wybieramy sobie z nich określoną liczbę, którą musimy w danym roku kalendarzowym minimalną liczbę mamy podaną. Musimy właśnie tych spośród szerszej grupy półmaratonów sobie wybrać taką ilość i je ukończyć. Dzięki temu później otrzymujemy odznakę za ukończenie korony półmaratonów Polski. Co ważne, wrocławski półmaraton zeszłoroczny, czyli 4 PKO Nocny Wrocław Półmaraton, był najczęściej wybieranym spośród tych półmaratonów. Także jest nam co najmniej bardzo miło, że tak jak sama pani wspomniała, za co jeszcze raz serdecznie dziękuję, jest to półmaraton wrocławski bardzo atrakcyjny, dlatego zachęcam również w tym roku, żeby wszyscy, którzy chcą sobie skompletować taką koronę półmaratonów Polski, też wybrali Wrocław, bo warto. No już teraz zachęcać to może raczej w drugą stronę. Tych 11 tysięcy szczęśliwców, którzy mają nasze pakiety, zachęcamy do kompletowania korony półmaratonów, dlatego że tak jak wspomniałem, już niestety pakietów nie ma, chociaż tak jak mówię, polecam w grupach biegowych wśród bliskich znajomych pytać, a nuż się zdarzy, że ktoś pobiec nie może, to wtedy wrocławska brama kompleksu Stadionu Olimpijskiego stoi dla niego otworem, no bo tak jak wspominaliśmy, może jeszcze nie wspominaliśmy, to wyjątkowe miejsce na mapie i architektonicznej, i sportowej Wrocławia będzie areną właśnie 5 PKO Nocnego Wrocław Półmaratonu. No właśnie, co się zmieni, jeśli chodzi o start, jeśli chodzi o metę tego 5 już nocnego półmaratonu we Wrocławiu? Tradycyjnie biegacze wystartują z bramy całego kompleksu, czyli z bramy od ulicy Paderewskiego, tam przy tym bardzo dużym krzaku na charakterystycznym okrągłym skrzyżowaniu. Stamtąd startują wszystkie grupy jak co roku, to jest zgodne zresztą z naszą tradycją biegową i też maratońską maratonu wrocławskiego. Finisz za to nastąpi, co jest czymś, o czym chętnie opowiadamy, bo to jest naprawdę niesamowite w skali, muszę przyznać, europejskiej, dlatego że nie jest wiele maratonów w Europie, które maratonów i półmaratonów, które kończą się właśnie na stadionach, a do czego zmierzam, Stadion Olimpijski będzie właśnie areną, miejscem finiszu naszego 5 PKO Nocnego Wrocław Półmaratonu. Każdy z biegaczy... Czyli biegną na sam stadion. Dokładnie tak to wygląda. Stadion służy na co dzień, służyć będzie na co dzień drużynom oczywiście żużlowej, WTS-owi Sparcie Wrocław, drużynie Panthers Wrocław, czyli futbolowi amerykańskiemu. Zapraszamy też do współpracy drużynę Lacrosse, czyli Kosynierów Wrocław i Ultimate Frisbee, szereg drużyn, czyli tych odlatających dysków od Ultimate.
Teraz będzie też areną naszych biegów, a właściwie ich finiszu. To znaczy podczas półmaratonu wszyscy biegacze wbiegną tak naprawdę na Stadion Olimpijski i tam będą przy trybunie nowej, która może pomieścić naprawdę kilka dobrych tysięcy kibiców w tym momencie, będą mogli finiszować tak, że będą się mogli poczuć jak na stadionie chociażby w Atenach, gdzie ten najbardziej znany maraton, od którego zresztą nazwę wzięła cała ta dyscyplina, finiszuje do dzisiaj i jeszcze w Skandynawii finiszują też zawodnicy na stadionie, także cieszymy się i zapraszamy. Zresztą bardzo nam zależy na tym, żeby Stadion Olimpijski był domem wielu sportów, tym domem też dla biegaczy, bo będziemy pokazywać Izbę Pamięci Maratonu, takie mini muzeum maratońskie. Otworzymy je przy okazji właśnie maratonu, również jubileuszowego, bo 35. PKO Wrocław Maratonu we wrześniu tego roku. Jak już pan zahaczył o ten maraton jesienny, to proszę powiedzieć, jak przygotowania do maratonu? Też dobrze, dziękuję. Wiemy, że maraton... Wrzesień, tak? Wrzesień, 10 września. Nasz maraton, tak jak maraton, półmaraton nasz nocny, jest znany z wyjątkowego klimatu i o czym pani sama wspomniała, jest raczej chłodniejszy. Tak, rok temu nasz wrocławski maraton był chyba najgorętszym w całej Europie. Otrzymywaliśmy bardzo ciekawe zdjęcia od zawodników, może mniej, ale bardziej od kibiców, którzy robili zdjęcia tym takim wyświetlaczom nad niektórymi skrzyżowaniami we Wrocławiu, które pokazywały na przykład temperaturę powietrza powyżej 40 stopni i w tych niesamowitych warunkach dzięki tej właśnie płaskiej trasie naprawdę dużo nie zabrakło do pobicia rekordu Wrocław Maratonu, dlatego był to maraton gorący, jeżeli chodzi i o klimat, i o atmosferę, bo też było nam miło gościć ponad 4000 biegaczy. W tym roku pakiety również się sprzedają, także zachęcamy tych, którzy nie mieli okazji, nie zdążyli wykupić sobie pakietu startowego 5. PKO nocnego Wrocław półmaratonu, zachęcamy, żeby w takim razie wzięli udział w maratonie. Jeżeli dla kogoś jest to duże wyzwanie, to uprzedzam, jest we Wrocławiu, mówię teraz do mieszkańców Wrocławia okolic, może i Dolnego Śląska, jest we Wrocławiu także organizowany przez Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław program i ty możesz zostać maratończykiem, który pozwala właśnie na przygotowanie się. Co prawda program ruszył już w marcu, ale mamy dopiero początek kwietnia, także mam nadzieję, że jeszcze zawodnicy, którzy już co nieco mieli do czynienia z bieganiem na dłuższych dystansach, będą w stanie przygotować się do Wrocław Maratonu. Także zapraszamy także na ten jubileuszowy 35. PKO Wrocław Maraton. Dziękuję bardzo za rozmowę. Przypomnijmy, że półmaraton 17 czerwca, a maraton 10 września. Moim i Państwa gościem był pan Marcin Janiszewski z Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław. Dziękuję bardzo. Dziękuję a Państwu też. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.